Do miski jedna mróweczka sobie szła, hurra! Do miski jedna mróweczka sobie szła, hurra! Do miski jedna mróweczka szła, ale kolita skoczyła, o tak robi woda. Mrówka bez szans, mała mrówka bez szans. Do miski maszerowały mrówki dwie, już dwie. Do miski maszerowały mrówki dwie. Do miski maszerowały mrówki trzy, już trzy. Do miski maszerowały mrówki trzy, już trzy. Trzy mrówki chciały owoce zjeść, a pelusin skoczył odważnie jak lew, chlapie woda. Mrówki bez szans, małe mrówki bez szans. Tak! Do miski cztery mróweczki idą tak, o tak. Do miski cztery mróweczki. Maszerowało mrówek pięć, aż pięć. Do miski maszerowało mrówek pięć, aż pięć. Próbują mrówki owoce brać, ale kulki malutki popisać się chciał, chlapie woda. Mrówki bez szans, małe mrówki bez szans. Ale Halloween jest śmieszno straszne, nie straszne straszne. Widzisz? Śmieszne. Kochani, dom strachów jest zrujnowany. Co teraz zrobimy? Szybko, pędziak! Kapelusz? Miotła? Kociołek! Halloween to przecież noc pełna magii! A ona sprawi, że ten dom będzie najstraszniejszy na świecie! Jak? Właśnie tak! Wow! Co za potwór! O tobie mówię, pomidorze! A ty jesteś... żabą? Ale to Halloween! Jesteś drakukinulą! Ha ha ha!
Dobrze, wiedźmy. Już czas! Rzucimy czar upiorności i dom stanie się bardzo straszny. Ho, 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 ho. Teraz dodamy ślinę psa, żabi smark oraz najważniejszy ze składników, ducha Halloween. Wow! Czekaj, dodajmy kwiaty dla ładnego zapachu. Czas na magiczne zaklęcie. Hokus pokus, lokus brzdęk, z kotła się dobywa jęk. Z kotła słychać bulgotanie, zaraz wymar tu powstanie. Ucho kota, skrzydło wrony, ten dom będzie nawiedzony. Wiedźmy i draku Kinulo, musimy udekorować dom. Bycie wiedźmą rządzi. Spodziewałam. Chodź, Kukinie. Zaraz rzucamy kolejne zaklęcie. Kukinie? Ale fajna sztuczka. Co za ekscytująca noc. I już wiem, kim chcę zostać, gdy dorosnę. Dobrą wiedźmą! Jajko łatwo rozbić, to fakt, więc nie pozwól, by mogło spaść, choćbyś naprawiał je przez cały dzień. Jajka nie złożysz, nie złożysz, o nie! Jajko łatwo rozbić, to fakt, choćbyś naprawiał je przez cały dzień. Jajka nie złożysz, nie złożysz, o nie. Jajka nie złożysz, nie złożysz, o nie. Jajko łatwo rozbić, to fakt, więc nie pozwól, by mogło spaść, choćbyś naprawiał je przez cały dzień. Jajka nie złożysz, nie złożysz, o nie. Jajka nie złożysz, nie złożysz, o nie. Ha,
świątecznego przedstawienia Maripi. Wygląda małpastycznie. Przybyło akrylowe wsparcie. Tak, farba. Do malowania, prędko, zanim Maripi wróci z próby. Namaluję kwiatki. Mogą być stokrotki? Tak, jasne. A tulipany? Tak, tulipany też. A róże? Tak. I fiołki? Możesz namalować każdy kwiat, który chcesz. Dyczo! Malowanie jest świetne! Tak, malowanie! Stopa. Kukin utknął w wiaderku. O, to wcale nie chce zejść. Spróbujmy. Nie, stopa. Cóż, to całkiem oryginalny bucik. Dalej, złaź! A Maripi jest ubrana w piękną sukienkę z kolekcji Prawdziwa Gwiazda Szkolnego Przedstawienia. Moja kariera skończona! Co ja mówię? Moja kariera? Moje życie, a mam tylko 6 lat! Uspokój się i poszukaj pozytywów. Ładnie ci w niebieskim. Przedstawienie już po południu, a moje włosy i sukienka są niebieskie. Co mam teraz zrobić? Zagrać chmurę czy smerfetkę? Szybko! Pandziak! Szczotka! Lusterko! Suszarka! Za chwilę znów będziesz piękna! Maripi, czy wiesz, co to oznacza? Moja przyszłość utonęła właśnie w puszce farby! Racja! Straszny tu bałagan, ale zaraz to naprawimy! Prędko! Przysuń fotel! Co zamierzasz zrobić? Zaufaj mi! Wow! Witaj w salonie piękności Cleo. To znaczy salonie Cleo i Kukina. Przynieś trochę wody, proszę. Woda nie za gorąca? Zgaduję, że raczej nie. Czy życzy sobie pani czegoś jeszcze? Może jakieś czasopismo? Dobry pomysł! Teraz to prawdziwy salon piękności. A tutaj zielony! Pięknie, ale żółty jest lepszy. Zielony. Żółty. Zielony. A ja wolę różowy. Brudne. Brudne, brudne, brudne. I już. Hej! O, twoje włosy strasznie się splątały. Poproszę o drzewkę. Kolejny tupilan. Tu-lipan. Ej! Maluj po plakacie! Ta-da! Żartujesz sobie? Nie wyszłabym tak nawet na własne podwórko. Jesteś bardzo wymagającą klientką i nie wiem, czy ci się to spodoba. Ale teraz wyglądam tak prześlicznie. Robienie ludzi na bóstwo rządzi!
co? Czy to fan przyszedł mnie odwiedzić? Zrobiliście plakat? Jest wspaniały! Jeszcze chwilka. Gotowe. Dziękuję. Jesteście największymi fanami. A najlepsze jest to, że już wiem, kim chcę zostać, gdy dorosnę. Fryzjerką! Łyżwy, rękawiczki, kask. Nauczymy cię jeździć. Ups, nie wyszło. Zobaczysz, to wielka frajda. Ah!
również! Jazda na łyżwach rządzi! Wiarzami w ogródku. Teraz wszyscy możemy jeździć w spokoju. Chyba Pomidor też potrzebuje lekcji łyżwiarstwa. Co za świetny dzień! A najlepsze jest to, że już wiem, kim chcę zostać, gdy dorosnę. Łyżwiarką! Radia KPX97, nadającego na żywo w ten wspaniały wigilijny wieczór. Świętujmy wszyscy razem przy dźwiękach tych pięknych kolęd. Świętego Mikołaja jest zniszczona i nie pracuje. Powtarzam, fabryka nie pracuje. Co? Ale jak? Dlaczego? Dlaczego? Wszystko to przez ogromny balon. Kukin? Czyli nie będzie żadnych prezentów? I to dla nikogo. Szybko, pędziak! Czapka elfa, kredki, wstążka! Pomożemy Mikołajowi zrobić prezenty! Ostrożnie, duchu! Elfy, witajcie w fabryce zabawek. Mamy przed sobą mnóstwo pracy. A narzędzia? Tutaj są. Popatrzcie, śpiący królik. Ja będę pakować. A gdzie twoja czapka?
To są rogi renifera. W takim razie jestem reniferem. Jak Mikołaj dowie się, skąd odebrać prezenty? Już wiem! Mikołaju! Prezenty są tutaj! Tutaj! A co, jeżeli nas nie znajdzie? Patrz! Nasza fabryka jest najlepsza! Szybko, elfie Tete! Potrzebujemy więcej świateł! Bycie elfem rządzi! Zanieśmy mu te prezenty. Jak? Jesteśmy elfami, nie ośmiornicami. Puszczaj pomysł. Chyba mam pomysł. Tutaj, pomidorze. Dobry piesek. Nie zdechł pies, tylko przynieś tutaj. Hej. Zostać, gdy dorosnę. Elfem pomocnikiem!